Dzień dobry, Dariusz Owsiany. Witam Państwa w kolejnym odcinku OSOS Tutor. Dzisiaj przedstawię Państwu funkcjonalność, która pokazuje w programie lokalizację towarów w aptece. Jak często zastanawiamy się, gdzie składowany jest dany produkt w aptece? Jak często zdarza się, że ten sam produkt mamy położony w kilku miejscach w aptece? Ile zbędnych kilometrów robimy w aptece, poszukując danego towaru? Jak zoptymalizować swoją i współpracowników pracę? Mamy na te pytania odpowiedź. Dużym ułatwieniem dla Państwa będzie skorzystanie i zastosowanie w aptece funkcjonalności dotyczącej miejsc składowania leków. Od czego zacząć? Pierwszym elementem będzie zastanowienie się nad strukturą magazynowania w aptece oraz odwzorowanie tej struktury w systemie KS Apteka. W tym celu uruchamiamy moduł 22 kartoteki. Następnie z menu głównego wybieramy kartoteki i miejsca składowania. W dalszej kolejności definiujemy poszczególne miejsca składowania, nadając im rozpoznawalną nazwę. Możemy poszczególne towary, które będą przypisane do miejsca składowania, wyróżnić kolorem tła oraz kolorem i stylem czcionki. Pamiętajmy, by wprowadzone dane zapisać klawiszem F2 Zapisz. Wprowadzone definicje będą miały wpływ na wyświetlenie towaru podczas sprzedaży ekspedycyjnej. Po określeniu miejsc składowania pora na określenie półek, szuflad i innych miejsc jeszcze bardziej precyzujących, gdzie znajduje się dany towar w aptece. W tym celu uruchamiamy moduł APW45 Apteka Internetowa. Uwaga, ta funkcjonalność nie wymaga licencji na moduł apteki internetowej. Z menu głównego modułu wybieramy zestawienia, następnie zarządzanie półkami. W tym miejscu dodajemy lub edytujemy półki. Nadajemy im rozpoznawalne nazwy, ustalamy, w jakim miejscu składowania znajduje się dana półka i z jakiego magazynu będą się na półce znajdowały towary. W przypadku z aptek z wykupioną opcją wielomagazynowości określenie magazynu jest bardzo istotne. Na szczególną uwagę zasługuje klawisz F7 opcje. Ta funkcjonalność pozwala określić sposób magazynowania towaru. Jak widać na załączonym slajdzie, możliwości ustawień jest kilka. Każdy użytkownik powinien wybrać ustawienie odpowiadające jego strukturze magazynowania. Szanowni Państwo, właśnie opisaliśmy magazyn apteki w systemie aptecznym. W dalszej kolejności przejdziemy do ustawień systemu KS Apteka, które będą miały wpływ na komfort pracy z nowymi danymi. Przechodzimy do modułu 41 Administrator. Następnie wybieramy opcję modułów. W wyświetlonym oknie po lewej stronie wybieramy sprzedaż, następnie ustawienia lokalne. Po prawej stronie odszukujemy opcję 17 i 18. Opcję 17 i 18 musimy odpowiednio ustawić. Pamiętajmy, że prezentowane ustawienia są lokalne i należy je ustawić według własnych preferencji na każdym stanowisku z osobna. Na ekranie widać, jak mogą być prezentowane informacje o miejscu składowania, oznaczenia kolorystyczne oraz nazwa półki. Oznaczenia te kierują farmaceutę w konkretne miejsce po towar dla pacjenta. Podczas wprowadzania dokumentu zakupu towaru, w zależności od wcześniejszych ustawień, należy zwrócić uwagę i ewentualnie uzupełnić miejsce składowania oraz półkę. Dokumenty magazynowe również zawierają informacje o miejscu składowania, co pozwala osobom przyjmującym i układającym towar w aptece w prosty sposób zarządzać lokalizacją towaru. Karta zakupu towaru wskazuje miejsce składowania konkretnej dostawy. Na karcie towaru również znajdują się informacje, gdzie dany towar powinien się znajdować. Mam nadzieję, że zainteresowałem Państwa przedstawioną funkcjonalnością. Naprawdę warto z niej korzystać. To już wszystko na dziś. Dziękujemy za uwagę i zapraszamy na kolejne odcinki OSOS Tutora.